Halo, halo, dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na live'ie. Zapowiedzianym, ja włączę muzykę. Dajcie znać mi, czy mnie widać, czy mnie słychać. To będzie dla mnie ważna informacja. To jest Time for Detox. Tutaj będziemy codziennie spotykać się na live'ie od poniedziałku. Ja tutaj napiszę, czy mnie widać. Widać i słychać. Cześć Karolinko, witam Cię bardzo serdecznie. Witam Cię serdecznie. Witam osoby też, które dołączą za chwilę, te, które już dołączyły. Jeżeli będę mówiła za głośno, to też mi powiedz. Przy takiej muzyce, zawsze dynamicznej, rytmicznej, będziemy witać każdy dzień. Tak będzie wyglądał nasz detoks. Dzisiejszy live jest przygotowawczy i jest informacyjny dla osób, które chciałyby wziąć udział w naszym detoksie i które będą podejmą się tego właśnie takiego osobistego wyzwania, bo tutaj nic nie jest na siłę, każdy sam decyduje o tym, czy chce przejść właśnie taki detoks, który jest teraz bardzo potrzebny i niezbędny, powiedziałabym nawet. Jest cisza muzyczka. Ja nazywam się Regina Bukowska i jestem w czwartym dniu. Bądźcie aktywni tutaj, jeżeli jesteś tutaj na live, to daj jedynkę, napisz jeden, a jeżeli będziesz oglądać powtórkę, daj dwa. To będzie dla mnie ważna informacja, jak później z Wami kontaktować się być może. Zostań ze mną do końca, bo będę miała dla Ciebie kilka cennych, ważnych informacji, ale też niespodziankę przygotowałam. Rzadko mi się to zdarza, żeby przygotowywać notatki, ponieważ live to live i zawsze będzie ten live codziennie 7:10, a później każdego dnia przez 10 dni kolejne, tak jak powiedziałam wcześniej. Dla osób, które mnie nie znają, które widzą mnie po raz pierwszy, nazywam się Regina Bukowska. Jestem praktykiem detoksu. Jestem osobą, która od wielu, wielu lat stosuje detoks co jakiś czas, czyli mam doświadczenie spore w detoksie. W różnych sytuacjach życiowych detoks bardzo mi się przydał, był bardzo potrzebny. Zaczęło się od uzdrowienia, a teraz już podtrzymuję mój stan wysokiej energii, dobrej odporności i fantastycznego stanu samopoczucia. Dlatego też rok temu dostałam taką propozycję, żeby zająć się tym właśnie też i pomagać również innym osobom wytrwać w detoksie, bo tak naprawdę w tym jest ta rola. Ja tutaj od razu powiem, że nie jestem żadnym dietetykiem, nie jestem lekarzem i nikogo tutaj nie uleczę, nie wyleczę. Jedynie mogę wesprzeć Cię i pomóc Ci w tym, żeby detoks przejść. Detoks jest naturalny, detoks jeszcze nikomu nigdy nie zaszkodził. Detoks jest pomocny. Myślę, że każda osoba powinna oczyszczać swój organizm minimum 2 razy w roku. Jestem również wspierana przez inne osoby, które mówią: Regina, robisz dobrą robotę, więc mam tym bardziej motywację, że to jest ważne i że jest to potrzebne. Mariusz Budrowski tutaj wspiera mnie również w swoim projekcie, też w wyzwaniu sellerowym. Miałam przyjemność towarzyszyć mu, współtworzyć ten projekt. Tutaj w grupie detoksowej będziemy pić tylko i wyłącznie soki owocowo-warzywne z odpowiednimi przyprawami. To są 3-składnikowe, czyli bardzo prosty sposób. Ja uwielbiam prostotę, żeby te soki były przygotowywane prosto, żeby były przygotowane szybko, żeby nie były skomplikowane, ale żeby były skuteczne. I tak też tutaj pochwalę się, jestem współautorką książki Poradnik Zdrowia, gdzie napisałam cały rozdział o detoksie. To na Time for Detox będzie można sobie nabyć, jak ktoś ma taką ochotę. Przepięknie utworzony przez 7 autorów, tutaj akurat Daniel Kubach jest wydawcą tego poradnika zdrowia. Zaprosił ekspertów, osoby, które uważa, że są praktykami i mogą coś napisać na ten temat. Więc kochani, to jest 10. edycja. Zaczęłam rok temu i cieszyłam się bardzo, kiedy
do grupy weszło jakieś 130 osób na pierwszą edycję i mówię, wow, jak ja to zrobię, to jest duża odpowiedzialność z jednej strony, ale z drugiej tak naprawdę prowadzenie krok po kroku, nauka też, jak prowadzić ludzi, udało się, sporo osób zdobyło swój sukces i wytrwało w detoksie, ale to jest wszystko kwestią prowadzenia, motywacji, dlatego ja tutaj jestem dla Was, żeby wspierać Was, żeby towarzyszyć Wam każdego dnia podczas detoksu. Kochana, więc zostań do końca i będziesz na pewno zadowolona z niespodzianek, które przygotowałam też. Przywitam się jeszcze tutaj z Magdaleną. Cześć Magda, cześć Aniu, witam serdecznie. Witam Was, kochani. Pamiętajcie o tym, że teraz mamy taki okres trudny. Nie lubię słowa trudny, bo to jest wyzwanie dla wielu z nas, ale jest to okres, który jest bardzo potrzebny, tym bardziej, że mamy przedwiośnie, tym bardziej, że teraz mamy nasilone w klimacie stan, gdzie potrzebujemy naszej odporności więcej niż zazwyczaj. Siedzenie w domu, ta przymusowa kwarantanna też spowalnia nasz układ odpornościowy. Nie za bardzo jest korzystna. Mamy mniej spędzamy czasu na dworze, więcej przy komputerze. Nasz wzrok jest niestety osłabiony. Stan samopoczucia jest zdecydowanie gorszy i nie oszukujmy się, bo każdy z nas to przechodzi, każdy z nas przechodzi ten podświadomy nawet moment, kiedy czujesz się osłabiony, czujesz się zestresowany, czujesz, że taki niepokój wewnętrzny, mało to, czujesz się nawet zdenerwowany, będąc z całą rodziną w domu, gdzie jest to, nie ukrywajmy, nowa sytuacja dla wielu ludzi, bo rzadko, mało znam takich par, takich małżeństw, gdzie tyle czasu, ile teraz spędzają razem ze sobą, co nie jest też proste i łatwe, ponieważ każdy ma jakieś tam swoje nawyki, przyzwyczajenia i ten stres się nasila. Oczywiście stres i niepokój powoduje tym bardziej osłabienie organizmu i ten układ odpornościowy trzeba wzmocnić. Detoks jest doskonałą formą, najprostszą i powiedziałabym nawet jedną z najtańszych, żeby odzyskać tą swoją odporność i żeby podnieść siebie również na duchu. Bo detoks, który stworzyłam, który z teamem całym Time for Detox stworzyliśmy, to jest dla ciała, dla duszy i dla relacji, ponieważ ten detoks będzie przygotowaniem do tego, co możesz dalej zrobić w swoim życiu. Uwierz mi na słowo, a właściwie nie wierz mi, tylko doświadcz tego razem ze mną, przechodząc całe te 10 dni. Jest tutaj sporo osób też, które przeszły detoks i one będą wspierać też inne osoby nowe. Zachęcam do tego, żeby być aktywnym. Każdą aktywną osobę zawsze wynagradza mnie. Bardzo mi zależy tutaj na tym, żeby ludzie poczuli, jak ważny jest detoks. A dlaczego ja o tym do ciebie mówię? Ponieważ moja historia też jest taka, że ja byłam w różnych sytuacjach swoich życiowych, gdzie bardzo, teraz jest podobna dla wielu ludzi, gdzie tracisz wiele, gdzie czujesz beznadzieję, czujesz się zagubiony, a bardzo często samotny. Wiele lat temu miałam taką historię również, kiedy poczułam taki stan, jaki teraz ma wiele osób. I bardzo mocno pomógł mi detoks, ale dlaczego? Dlatego, że wtedy straciłam swoją odporność, straciłam wiarę w siebie, straciłam wiarę w ludzi, straciłam wiarę w pracę, w obfitość, straciłam wiarę w ogóle w zdrowie, byłam zrezygnowana. I wiem, jak bardzo pomógł mi detoks, czyli oczyszczanie organizmu na poziomie ciała, czyli odrzuciłam wszystko, co jest szkodliwe dla mojego ciała, zaczęłam kochać siebie. To jest detoks dla swojej duszy, relacje ze sobą i tutaj będziemy również z tym działać, jak bardzo to jest potrzebne, jakie to jest pomocne i wzmacniające. Detoks dla relacji, być może twoje relacje są teraz nieuświadomione, jakie są, które powodują, że twoje środowisko nie jest wspierające. Pamiętaj, że w tej grupie Time for Detox będziesz mieć wsparcie na każdym poziomie i tutaj jesteśmy właśnie po to, żeby ci pomóc. Detoks owocowo-warzywny, czyli picie soków z owoców i warzyw, pomoże ci
wyjść z wielu trudnych sytuacji. Możesz sobie teraz nawet nie zdawać z tego sprawy, bo to nie jest tylko i wyłącznie picie soczków. Jeżeli chcesz się odchudzać, to nie tutaj. Odchudzanie i oczywiście zrzucenie paru kilogramów to jest efekt uboczny detoksu. To jest coś, co towarzyszy, ale tak naprawdę to jest zupełnie coś innego. Poprawi się twoja jakość snu, poprawi się jakość skóry, poprawi się elastyczność skóry, poprawi się twoja koncentracja, produktywność. To są takie elementy, które są najbardziej istotne w detoksie. I uwierz mi, jak mocno wzmocnisz również swój organizm i dodasz sobie energii, co jest teraz bardzo potrzebne. Ja widzicie, musiałam notatki zrobić sobie z tego punkty. Więc kto uważa, że taki detoks jest jemu potrzebny? Powiedzcie mi, czy tutaj czujecie, czy znacie takie osoby, które przydałby im się właśnie taki detoks oczyszczający organizm, nie tylko z toksyn, ale również z takich złogów energetycznych, które wzmocnią nas. Macie takie osoby, znacie takie osoby, albo potrzebujecie takie osoby, napiszcie tutaj komentarz. Tak, znam, tak potrzebuję, tak czuję, że taki detoks jest mi potrzebny, zwłaszcza w okresie przedwiosennym. Dajcie znać tutaj w komentarzu, żebym była, albo jak macie jakieś pytania, no to też, żebym widziała, że to ma sens, co ja mówię. Zapytam, czy to ma sens, co ja mówię dla was. Dajcie znak w komentarzu. Jeśli czujesz się teraz, w tym momencie, mało atrakcyjna, jeśli czujesz się w tym momencie, że masz spadek formy, jeśli czujesz, że twoje ciało wiotczeje, jeśli czujesz, że właśnie taką beznadzieję, jeśli czujesz, że nie masz wsparcia nawet w rodzinie, nie masz wsparcia wśród najbliższych, czujesz się osamotniona, znasz takich ludzi? Daj tutaj informację, a zobaczysz, że ten detoks pomoże ci, bo jesteśmy tutaj właśnie po to. Dlatego zostań do końca, udostępnij tego live'a tutaj swoim znajomym albo odznacz znajomych, a zobaczysz, niespodzianka na ciebie czeka, jeżeli masz taką ochotę. Ponieważ ja jestem tutaj po co? Ja jestem po to, żeby krok po kroku, każdego dnia poprowadzić ciebie przez cały 10 dni detoksu. Jeżeli wytrwasz 5 dni, super. Jeżeli wytrwasz 3 dni, super. Jeżeli wytrwasz 7 albo 10, to jest też bardzo dobrze. Ważne jest, że podjęłaś decyzję, że się zdecydowałaś, że ten krok pierwszy podjęłaś. Być może to jest twoja pierwsza próba. Ja będę płakać, kurczę, bo się wzrusza, ponieważ mam takie osoby, które prowadzę prywatnie jako konsultacje osobiste online i wiem, jakie to jest wyzwanie, żeby mieć taką osobę, która wspiera każdego dnia, ponieważ często jesteśmy w takim środowisku, które wyśmiewa to, co my chcemy zrobić, bo nie rozumie nas, a jak ktoś mówi rozumiem ciebie, to nie wierz w to, ponieważ nikt nie wejdzie w twoją skórę i nie jest w stanie ciebie zrozumieć. Nikt nie jest w stanie odczuwać tych samych emocji, które ty odczuwasz teraz. Możesz jedynie z kimś porozmawiać, a często jest tak, że nawet nie masz z kim o tym porozmawiać, że nie masz komu powiedzieć, że jest ci ciężko. Nie masz komu. Pamiętaj, że przy tym detoksie oczyszczasz wszystko, co jest tutaj zalegające, co jest ciężkie, co jest trudne, żeby na koniec cieszyć się tym sukcesem i poczuć tą lekkość. Właśnie po to tutaj jesteśmy. Pamiętaj, krok po kroku jestem dla ciebie. Krok po kroku. 7:10 nagrywam live'a. Będę każdego dnia mówiła, co trzeba kupić. Teraz w tej sytuacji, która jest, podam na 3 dni, co kupić. Jeżeli kupisz na 3 dni, no to super produkty. Jeżeli masz e-booka, którego stworzyłam, no to super, ponieważ ja nie będę mówiła wszystkiego, co jest w e-booku, a e-book jest bardzo dokładnie skonstruowany, jak zacząć, ile kupić produktów, jakie proporcje włożyć, wszystko masz po kolei. Ja będę to robiła zgodnie z tym, jak stworzyłam e-booka, ale na pewno nie będzie to aż tak dokładnie, więc nie pytajcie mnie o proporcje, nie pytajcie mnie o takie szczegóły, ponieważ one są zawarte w e-booku. Kto by chciał takiego e-booka, jeszcze dajcie znać. Kto by chciał takiego e-booka na 10 dni, z którym będziemy pracować właśnie od poniedziałku każdego dnia? Dajcie znać, napiszcie ja, że chcę e-booka. Taki przewodnik 10 dni. A ja jestem tutaj na żywo wspierająca, codziennie rano. Kto by chciał e-booka na 10 dni? Dajcie znać.
Okej. Okay. Muzyka będzie nam zawsze towarzyszyła. Ja pierwszego dnia już powiem, dlaczego muzyka jest ważna i każdego kolejnego. Każdy filmik, który tutaj będzie, będzie również na YouTubie. Ja jestem wdzięczna tutaj Michałowi Bukowskiemu, który dołączył do... Michał Bukowski, który dołączył do teamu Time for Detox i on będzie obsługiwał YouTube, będzie obsługiwał te wszystkie marketingowe tematy, które, no, którymi nie jestem w stanie się wszystkim zająć. Okej, okay. Są dziewczyny, są kobiety, które chcą taki detox, rozumiem. Zostańcie do końca, będzie dla Was też niespodzianka. Pierwszy dzień, który jest ważny, który jest dzisiejszym dniem tak naprawdę dla Was, ponieważ zaczynamy w poniedziałek, już wyciskać, wytłaczać sok. Pierwszy krok jaki, to pamiętajcie, produkty napiszę na grupie, jakie będą potrzebne. Ktoś, kto będzie miał e-booka, będzie miał przewodnik, będzie wiedział, jakie proporcje, ale Wy przygotujcie sobie też wyciskarkę wolnoobrotową, ona będzie potrzebna, wyciskarka. Jeżeli nie masz wyciskarki, tylko jakieś Thermomix albo inne sprzęty, daj mi też znać, no to ja będę wiedziała, jak podpowiedzieć w grupie, później już na live, jak to zrobić. Pamiętaj, to nie będzie wtedy detoks, to będzie oczyszczanie organizmu, tylko wprowadzenie do surowej, do surowego takiej diety, do zmiany stylu życia, ponieważ to jest bardzo duża różnica pomiędzy sokiem a szejkiem. To w ogóle jest zupełnie coś innego. Także pamiętaj, tutaj będę pisała już jakie produkty, jutro Wam napiszę, jakie produkty są potrzebne i wyciskarka wolnoobrotowa. Pijemy i używamy drewnianych naczyń i szklanych, czyli jakieś szklanki, szklane łyżki drewniane, nie mieszamy niczego metalowymi sprzętami, dlatego że na przykład jak będzie cytrus, no to on wytwarza tam niepotrzebne nam takie substancje, które są szkodliwe, więc drewno, wszystko co jest naturalne, co jest ekologiczne jest nasze. Więc kochani, takich rzeczy używamy. To, co mogę Wam powiedzieć od siebie z praktyki, a mamy 1260 osób w grupie, przetrwa 10%. Statystyki mówią swoje, chociaż te statystyki teraz kłamią, które są zapowiadane, na które jestem wściekła, zła i w ogóle nie chcę w to wchodzić dzisiaj, ale pamiętajcie o tym, że tak to jest. 10% samodzielnie, kiedy podejmie samodyscyplinę i podejmie wyzwanie, 10% wytrwa, kiedy założy, że tak jest. Ale te statystyki się zmieniają w naszej grupie. To chcę Was pocieszyć. Statystyki są inne u nas. W naszej grupie nie każdy będzie aktywny, ale wiele osób pisze do mnie prywatnie. U nas statystyki wyglądają zdecydowanie inaczej. A dlaczego? Dlatego, że nasz detoks zaczynamy od intencji. Intencja jest pięknie też opisana w przewodniku, ale dzisiaj napisz intencję, albo jutro, albo w niedzielę napisz intencję, z jakiego powodu chcesz przejść detoks. Co powoduje, że Ty chcesz przejść detoks? Być może potrzebujesz właśnie wsparcia, być może, tak jak powiedziałam wcześniej, potrzebujesz wytworzyć w sobie samodyscyplinę. Być może masz ukrytą i nikomu o tym nie mówisz, ale cholera, jesteś leniwa, nie chce Ci się tego robić. Więc to może być intencją, jak wzmocnić. Pamiętaj, jak robisz jedno, tak robisz wszystko. Później każde działania, czy to w Twoim biznesie, czy w życiu prywatnym, tak właśnie się przejawiają, czyli jeżeli zaczniesz, ja prowadzę Cię, ja Ci będę przypominała, ja będę wprowadzała Cię w tą samodyscyplinę, którą ukończysz, a sukces jest murowany i wtedy ta radość jest niesamowita i każdą rzecz później kolejną, jaką będziesz robiła, przypomnisz sobie, jak to było, poczujesz ten stan emocjonalny, ten przypływ energii i zobaczysz, że warto, no to wytrwasz. Intencja, jak ją napisać? Kto wie, jak napisać intencję, a kto chciałby, żebym powiedziała, jak napisać tą intencję dzisiaj? Napiszcie mi, jak napisać intencję. Czy chcecie, żebym Wam powiedziała, jak napisać intencję, czy wiecie, jak napisać intencję? Dajcie znać, bardzo Was proszę. Okej, okay. Jeżeli nie ma tutaj pytań, to wiem, że i rozumiem, że wiecie, jak napisać intencję, pominę ten punkt, więc intencja jest czymś, co jest najważniejszym punktem w całym procesie.
Jeżeli potrzebujecie mojego takiego wsparcia indywidualnego, no to już Wam powiem, jak to zrobić. Każda osoba, która będzie miała e-booka, każda osoba, która ma e-booka, będzie miała ode mnie w prezencie konsultacje indywidualne prowadzenie. B2B, spotykamy się albo na Skype'ie, albo na WhatsAppie. Jakkolwiek nam przyjdzie się połączyć, jestem dla Was godzinę, półtorej, tylko i wyłącznie ja i Ty, kiedy masz jakieś wyzwania, kiedy masz jakieś swoje potrzeby, to pamiętaj, że jestem dla Ciebie i pomogę Ci w różnych sytuacjach, jakich jesteś życiowych, wesprzeć Cię w każdym dniu, który będziesz potrzebowała. Najtrudniejszy dzień to jest trzeci i wtedy jest totalny spadek, wtedy najwięcej ludzi odpuszcza i wtedy jest najwięcej rezygnacji. Chodzi o to, żeby wytrwać. Jeżeli chcesz, no to każda osoba, która będzie miała takiego właśnie e-booka, no to będzie miała u mnie w prezencie konsultację. Konsultacja jest warta 350 zł, a Wy ode mnie macie to w prezencie, żeby wytrwać, żeby pomóc Wam, czy to będzie trzeci dzień, drugi, piąty, a może siódmy, który będzie potrzebował wsparcia. Tak. Karolina ma booka już, także Karolino, jesteśmy już jak najbardziej umówione na konsultację indywidualną dla siebie podczas tego 10-dniowego procesu detoksowego. Ostatni 11 dzień to będzie dzień podsumowania, to będzie dzień celebrowania i podpowiem Wam, co zrobić dalej, bo wiadomo, że nie zostawię Was tak od samym. Więc kochane, pamiętajcie też o tym, że jak wchodzimy do detoksu, no to i wychodzimy, więc dzisiaj już, właściwie dzisiaj już nic nie jedz. Odrzuć produkty takie jak mączne, odrzuć produkty jak wszystkie węglowodany, odrzuć już teraz nabiał, wyrzuć cukier, to jest podstawa, żeby teraz się przygotować do detoksu. Więc co jeść? Oczywiście odrzucasz alkohol jak najbardziej. Co dzisiaj jeść? Moi drodzy, zupy krem, sałatki surowe warzywa, surowe owoce. Jedynie jeżeli chcesz jakąś kawę delikatną, to będzie efekt odstawienny. Spodziewaj się bólu głowy, spodziewaj się mdłości, spodziewaj się stanu podgorączkowego, być może troszeczkę wysypki. To jest naturalne, to jest normalne w detoksie, stan taki odstawienny będzie Ci towarzyszył, więc tutaj spokojnie. Tak, kawę proszę odstawić już dziś, najlepiej po intencji. Kiedy napiszesz intencję, no to już wtedy gwarantuję Ci, że odechce Ci się takich rzeczy jeść, bo już będziesz gotowa na to, w jaki sposób przejść ten detoks. Odstawiamy takie ciężkostrawne produkty, odstawiamy również mięso. Osoby, które są na keto, bo wiem, że są tutaj osoby, które są na diecie keto, pamiętajcie, że tutaj też podczas detoksu odstawiamy mięso i pijemy soki warzywne głównie. Ja będę to rozdzielała i powiem, jak ktoś nie chcę za bardzo, za dużo owoców, no to podpowiem, jak więcej dać warzyw. Ale na czas detoksu dobrze jest odstawić mięso. Mięso jest ciężkostrawne, długo się trawi, a my potrzebujemy, żeby nasz organizm odpoczął od trawienia, dlatego jest tylko sok z odpowiednimi przyprawami, z odpowiednimi ziołami wspomagającymi detoks. Tylko i wyłącznie naturalne produkty używamy, odstawiamy wszelkiego rodzaju jakieś swoje używki. Nic, kochane. Woda, soki. Przez 10 dni zobaczycie, jakie będzie samopoczucie. Uwierzcie mi, a będziecie chciały więcej. Osoby, które przeszły detoks, wracają, chcą jeszcze, albo zostają dłużej na detoksie, bo mówią, że tak się fantastycznie czują, tylko okres przetrwania musi być bardzo, bardzo zdyscyplinowany wtedy. Moi klienci mają naprawdę fantastyczne rezultaty. Jest kobieta, która chodziła tutaj, Elżbieta,
która mówi, że była na, prowadziła taki już balkon nawet, podtrzymujący swoje ciało, a teraz chodzi jak sarenka w dżinsach i codziennie pije sok, pomimo, że je, wyszła z detoksu, ale sok został już jej w nawyku, bo sobie nie wyobraża takiego, takiej sytuacji, żeby nie być właśnie, nie pić soku. Ten sok bardzo dobrze działa również na przemianę, na metabolizm, ale to już później, teraz nie będę w to wchodziła, bo się, słuchajcie, jestem podniecona, podekscytowana właśnie tym, że ten detoks już będziemy robić wspólnie. Pozdrawiam szczególnie Weronikę. Weronika, no pewnie będziesz oglądała później, ja ci zaraz wyślę ten link. Weronika, dziewczyna, która nie odżywiała się zbyt dobrze i przyzna pewnie, no teraz wysyła, słuchajcie, zdjęcia, że robi wegańskie potrawy, że weszła jednak w ten taki zdrowy nawyk odżywiania, ale obserwowała, pomagała mi czasami w takich tematach marketingowych albo blogowych, troszkę mnie nauczyła różnych tematów i tym samym jednak troszkę przemyciłam jej tej wiedzy i tego, zachęciłam ją do tego, żeby zmieniła coś, udoskonaliła coś w swoich nawykach żywieniowych. I zrobiła to. I teraz jak widzę na Instagramie, ona tam mówi, że wegańskie danie, że coś, a w ogóle nie była przekonana do tego, a teraz widzę, co się dzieje, więc to są dla mnie takie budujące sytuacje, które wiedzą, że warto i że można to robić i chcę po prostu to robić. Są osoby, które sam detoks, które przechodziły, wracają do tego detoksu, mówią, kurczę, robię sobie 3-dniówkę, robię sobie 4-dniówkę, ale te przepisy tutaj są bardzo skuteczne, ponieważ są smaczne. Tu nie ma zmuszania się, tu wszystko jest taką lekkością, z taką radością. Ludzie dają, słuchajcie, swoim dzieciom, dzieciaki zdjęcia mi wysyłają, że teraz dzieci robią soki, dzieci piją, czyli zmiana nawyków żywieniowych po prostu jest super działająca, ponieważ te detoksy są naprawdę bardzo, bardzo smaczne. Ja tutaj szczególnie pozdrawiam też Remigiusza, który ze swoją żoną wspólnie mocno aktywny jest na grupie. Ostatnio przechodził detoks i był tak zdyscyplinowany. Również dyplomy ludzie, uznania ode mnie dostają, jak widzę, że ta jest dyscyplina i jest aktywność w grupie. Więc każdą osobę, która tutaj jest i będzie brała udział w detoksie, zachęcam do tego, aby być aktywną, żeby codziennie dawać zdjęcie soku, albo swoje, albo swojej rodziny, żeby pokazywać, nie wiem, zdjęcie zakupów, które zrobiło, żeby napisać coś po prostu na grupie, codzienną aktywność, no to ja wynagradzam właśnie takim dyplomem uznania, ponieważ jest to ważne, że komuś zależy nie tylko na tym, żeby siebie pochwalić, ale też na tym, żeby zmotywować inne osoby, bo ja sama nie udźwignę tematu, ja sama nie mogę to zrobić indywidualnie, ale kiedy jest więcej nas i jest aktywna grupa, no to wtedy naprawdę działanie jest inne, ponieważ ja to robię, ja będę codziennie nagrywała filmy, ja codziennie będę dawała zdjęcia, ale jeżeli inne osoby z grupy będą robiły to samo, no to ja wiem, że tak samo ty się zdyscyplinujesz i powiesz, cholera, dzisiaj odpuściłam, ale jutro zrobię sok, albo odpuściłam, albo wypiłam kawę, trudno, nie katuj się. Aż tak bardzo się nie karć, bo tu chodzi o to, żebyś w relacji ze sobą, czyli dla swojej duszy, gdzie w e-booku są również ćwiczenia takie uważności, poczujesz, jaką masz relację ze sobą. Tak naprawdę, czy ty siebie katujesz, czy ty robisz to z miłości do siebie, czy ty robisz to ze złości, czy żeby zaimponować komuś. Słabo to widzę, więc jeżeli napiszesz intencję i nauczysz się miłości do siebie każdego dnia, zauważysz to i być może będziesz pisała notatki, tak jak ja w e-booku też tam mam informację, żeby napisać notatki, co robisz z lęku, co robisz z miłości do siebie, czy to zrobiłaś z miłości, czy ze złości, w jaki sposób przygotowujesz te soki, to jest bardzo ważne, żeby później wprowadzić się w ten stan, a uwierz mi, że później, jeżeli będziesz miała tą energię wysoką, będziesz miała to super samopoczucie, no to poczujesz się odpowiedzialna za swoje zdrowie i wtedy ten nawyk ci zostanie. Niekoniecznie, jak statystyki mówią, 3 miesiące, po 3 miesiącach dopiero zacznie działać. Niekoniecznie. Czasami po 5 dniach, jeżeli dobrze napiszesz intencję i skupisz się, bo ten czas jest twój, to jest idealny czas tej kwarantanny na to, żebyś ty mogła teraz wejść w siebie, spojrzeć w swój nastrój, spojrzeć na to, jak ty robisz zakupy. Jak ty dbasz o siebie, w jaki sposób pijesz soki. Ja o tym wszystkim będę mówiła każdego dnia, wspierając ciebie i podtrzymując
ten stan, żebyś miała, była zmotywowana i samodyscyplinę, żebyś miała w sobie, ponieważ to działanie będzie wtedy skuteczne. Wow, dobra, to jest bardzo, bardzo ważne. Więc kochani, kto by chciał e-booka, prezent daję, jeżeli zakupisz, napiszesz mi tutaj, że chcesz zakupić e-booka wraz, uwaga, co ja teraz daję w czasie tej edycji, 10. edycja, w czasie tej edycji daję e-book 10-dniowy plus, uważaj tutaj Karolinka, będziesz miała niespodziankę ode mnie też, e-booka, jak zakupisz 10-dniowego plus co jeść po detoksie, bo taki jest też e-book. Jeżeli masz te dwie książki, no to u mnie właśnie masz wtedy konsultację indywidualną ze mną, jak najbardziej wtedy, kiedy będziesz tego potrzebować najbardziej do umówienia się. Więc zapytajcie osoby, które ukończyły, bądźcie aktywni w grupie, codziennie macie wsparcie tutaj też w grupie. Jedyną rzeczą, na którą chcę zwrócić uwagę, no to ja, ja będę odpowiadała i bardzo proszę o aktywność w grupie Time for Detox, grupa wsparcia, ponieważ piszecie mi wiadomości prywatne, ale powielają się pytania, więc zachęcam, żebyście brali udział w dyskusji na grupie, na przykład jaką wyciskarkę kupić, albo jakieś inne pytania, co połączyć, albo jak wam idzie, albo coś takiego. Jeżeli nie jest to bardzo, bardzo intymne, prywatne, no to bardzo proszę i zachęcam, żebyście byli aktywni w grupie, ponieważ powielają się pytania i ja nie na wszystkie jestem w stanie odpisać, bo ja nie jestem ciągle na social media. Ja po prostu mam wyznaczone swoje godziny, zajmuję się również czymś innym, więc no nie jestem w stanie każdemu odpowiadać natychmiast, więc na grupie zawsze albo ktoś odpowie, albo ja w odpowiednich godzinach na pewno odpowiem, będę aktywna, więc pamiętajcie kochani o tym. Więc dzisiaj jak mi napiszesz, dobra, do jutra do godziny 10, jak będzie e-book plus, co jeść po detoksie, no to będziecie mieć konsultację u mnie gwarantowaną przez 10-11 dni trwania, ponieważ ostatni dzień też jest ostatnim dniem, ale on też jest potrzebny, on jest ważny i wtedy też możemy się umówić już tak, jak wam będzie pasowało. Moi kochani, jak macie jakieś pytania, to zapraszam was tutaj. Jaka jest cena e-booka? Co jeść po detoksie? 26 zł. Książka Poradnik Zdrowia kosztuje 69 zł, więcej chyba, ale tutaj sadzimy drzewa z fundacją, jesteśmy również, współpracujemy, więc sadzisz drzewa i część pieniędzy idzie na fundację. Jeżeli chodzi o detoks, na stronie Time for Detox, będzie na stronie Time for Detox, macie wszystkie informacje, ja znajdę tutaj, nie wiem, czy się rozłączyłam, napiszę link tutaj do sklepu i tylko tak, napiszcie mi, czy chcecie, bo ja muszę ustawić kody w sklepie, sama muszę to zrobić, informatycy już nie pracują, więc napiszcie mi, kto chce, każdej osobie, która chce, ja napiszę osobną odpowiedź, dobrze? Informacje. Napiszę tutaj timeforddetox.pl, to jest strona internetowa i tam macie wszystkie informacje również dotyczące wszystkich produktów sklepowych. Kochani, jak macie jakieś pytania jeszcze, no to bardzo proszę zadajcie. Widzimy się 7:10. Czy to, co tutaj powiedziałam, ma dla was sens i ma dla was wartość? Dajcie mi informacje, dajcie znać. Kto potrzebuje napisać intencje, dajcie znać. To zaraz podpowiem wam, jak ją napisać. Detoks będzie tylko i wyłącznie przy użyciu produktów trzech, owoce i warzywa, proste sposoby. 7:10 nagrywam live'a. Na tym live'ie zachęcam, żeby być aktywnym, bo tam mogą być pytania różne, na które odpowiadam. Później mamy detoks dla relacji, więc to są ćwiczenia uważności, o których będę pisała na grupie. Czasami podam wam właśnie ćwiczenie uważności na grupie, żebyście zapamiętali, ale to wszystko wyjdzie w live'ach,
i później będziemy mieć dzień ostateczny, zakończający i tego dnia będziemy celebrować nasz sukces. Ja podpowiem jeszcze, jak wprowadzić do swojej diety normalne posiłki, a wy bardzo proszę udostępnijcie swoim znajomym, zaproście swoich znajomych, udostępniając tego live'a, żeby oni też mogli skorzystać, żeby oni mogli również być w naszej grupie detoksowej, wspierającej, więc pamiętajcie, zdrowie jest naszym zasobem, bez zdrowia nie ma nic, przekonałam się o tym wiele lat temu, że zdrowie jest najcenniejsze, które możemy mieć, o które trzeba dbać, które trzeba szanować, pielęgnować, podobnie jak relacje ze samym sobą, czyli mieć higienę duszy, zapomnieć o tym wszystkim albo pożegnać wszystko to, co nam nie służy, a przyjąć nowe. I teraz przychodzą nowe czasy, więc bardzo zachęcam Was do tego, żeby wesprzeć się właśnie oczyszczeniem naszego organizmu. To będzie przepiękny czas dla nas. Wierzę w to mocno, angażujcie się tutaj, ja jestem dla Was zaangażowana, taka moja misja, mam pomóc również Wam dzięki mojemu doświadczeniu. Także kochani, z całego serca zapraszam, poniedziałek 7.10, jak będziecie mieć jeszcze jakieś pytania, to bardzo proszę tutaj, kto chce e-booka wraz z przepisami, no to oczywiście przepisy i e-book będzie w jednej cenie. Karolinka, także ty będziesz jeszcze nagrodzona dodatkowo. E-book i przepisy są w pakiecie, są w jednej cenie i jeszcze dodatkowo macie ode mnie prezent w postaci konsultacji wartej 350 zł, czyli zaoszczędzacie naprawdę sporo. A 10 dni detoksu z takim wsparciem, które pozwoli Wam wejść w nową jakość życia, jest bezcenne i przekonało się o tym wiele osób. Życzę Wam, żebyście również przekonali się o tym, jak zadziała detoks dzięki teamowi Time for Detox i zatrzymujemy się na tym. Dzisiaj napiszcie intencje, dzisiaj zachęćcie innych, ale nic na siłę. Jeżeli ktoś nie czuje się gotowy, to znaczy, że nie jest jego czas, być może jeszcze przyjdzie. Ale ten czas kwarantanny, ten czas bycia w domu i gotowania na siłę, i jedzenia kompulsywnego, jedzenia ze stresu bardzo często, naprawdę będzie rodził wiele negatywnych skutków, i to jest niekończąca się historia później, łańcuszek taki, który pozwoli Ci wrócić właśnie do tego, żeby podjąć decyzję o detoksie, ale to wszystko zależy od Ciebie. Ja już wiem, o czym mówię, ponieważ znalazłam się w takiej sytuacji. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, życzę Wam fantastycznego wieczoru. Widzimy się na live'ie 7.10 w poniedziałek, moi kochani. Poczekam na pytania, jeżeli macie. Poczekam na pytania, jeżeli macie jeszcze, to zachęcę Was do tego. Okej. Dobrze. Do każdej z Was, która jest zainteresowana e-bookiem, napiszę wiadomość z informacją, jaki kod rabatowy wpisać, żeby e-book otrzymać. Albo co zrobić. Macie jakieś pytania jeszcze do mnie, to zachęcam. Dziękuję Wam, kochani. Jestem wdzięczna, że znaleźliście się w grupie pozytywnych ludzi dbających o swoje zdrowie. Pamiętajcie, wysoka energia zawsze wygrywa. Jesteśmy w tym razem. Jestem z Wami. Dziękuję Wam bardzo. Będzie potrzebna tylko wyciskarka, Małgosiu. Sokowirówka nie jest potrzebna. To jest detoks. Soki będą potrzebne. Czy można pić różne soki w ciągu dnia? Dostaniesz przepis na sok, jaki pić i ten sok będziesz piła cały dzień. Każdego dnia jest inny. Wytłumaczę Wam pierwszego dnia, jaka jest filozofia picia soków. Każdy dzień ma swoją nazwę, każdy dzień jest bez znaczenia, każdy dzień będzie działał na naszą podświadomość, która będzie wzmacniać również nas od środka, naszą duszę.
i będzie budować nas nie tylko pod względem siły fizycznej, ale również mentalnej. Dlatego detoks jest dla ciała, dla duszy, dla umysłu naszego bardzo ważny. Bardzo się cieszę, że byłyście. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.